Witamy pięknie na kanale ATVB. Ja nazywam się Artur Borowski i jestem dzisiaj gościem u Mirka Surmy w domu. I jesteśmy po 3 odcinkach o jodzie. Natomiast dzisiaj porozmawiamy tak, aby rozszerzyć ten temat i będziemy odpowiadać na pytania, które są zawarte w komentarzach. Witam Cię, Mirku. Witam serdecznie, witam Państwa. Jak się czujesz dzisiaj? Bardzo dobrze, jak zwykle. Czy jesteś gotowy? Zawsze. Dobrze. Pozwólcie, że będę czytał. Dlaczego? Dlatego, że tą kartkę dostałem od Mirka. Ja ją przeczytałem tylko 3 razy i będę dokładnie cytował pytania prosto z komentarzy. Zaczynamy od początku. Jeżeli jod jest antyseptykiem, to czy pijąc go nie wyjaławia nam jelit zarówno z tych złych, jak i dobrych bakterii? Odpowiadam na pytanie. Oczywiście, że tak. Wszystko jest uzależnione od środowiska wytworzonego po codziennym uzupełnianiu jodu w organizmie. Im większe stężenie jest w jelitach, w żołądku, ale mówimy tu bardziej o żołądku niż o jelitach, to w środowisku silnie najodowanym nie przetrwają żadne bakterie, ani te dobre, ani te złe. Znaczy, ani te złe, ani te dobre. Więc reasumując, jeżeli następuje mocne przesilenie w uzupełnianiu jodu w organizmie, to stopniowo będziemy wyniszczać wszystkie bakterie. Tak samo te złe i tak samo te dobre. To wszystko. Pytanie numer 2. Mówi Pan, przy dużych dawkach wszystkich form jodu może nastąpić wyjałowienie jelit i tak dalej. Ile to dla Pana duże dawki? Więcej konkretów, bo ciężko się tego słucha. Istotnie. Mów lżej, proszę Cię. Będę mówił lżej. Szanowni Państwo, szanowny słuchaczu, który zadał to pytanie, chciałbym odpowiedzieć w ten sposób. Nie ma miar stwierdzających, czy Artur, pijąc tą samą dawkę jodu, wyjałowi jelita przy dawce 1000 mikrogramów i czy ja, pijąc 1000 mikrogramów, wyjałowuję w tym samym czasie florę bakteryjną. Jest to uzależnione od jaką mamy w ogóle cały mikrobiom w organizmie, stopień przegrzybienia i jakie jest nasycenie bakterii w jelitach. Im jest większa destrukcja w jelitach już przed nawet uzupełnianiem jodu w organizmie, tym ten proces będzie następował szybciej. Oczywiście możemy go spowolnić w pewien sposób, uzupełniając florę bakteryjną. Ale to tylko jest do pewnego poziomu. Przekraczając oczywiście to dawkowanie, prędzej czy później wyjąwimy i tak wszystko. Dlaczego? Nawet posiłkując się uzupełnianiem bakterii jelitowych w codziennej suplementacji, przy silnie zjodowanym środowisku bakteria i tak się nie rozwinie. Ani żaden grzyb, ani żadna bakteria. Powód jest bardzo banalnie prosty i nie dotyczy to akurat nawet ludzkiego organizmu, tylko dotyczy to przemysłu piekarniczego. Jak Państwo wiedzą, kilkadziesiąt lat temu jod był powszechnie używany do produkcji, przy produkcji mąki, jako spulchniacz, jako środek bakteriobójczy i grzybobójczy, żeby się pleśń nie rozwijała w mące. Był swoistym konserwantem. Oprócz tego, że spełniał walory uzupełniania niedoborów jodu w organizmie w jakiś sposób, to jego ważnym czynnikiem były właśnie to, co powiedziałem wcześniej. Chcąc wprowadzać mój jod na polski rynek do przemysłu piekarniczego, żeby wzbogacać mąkę w jod, w odpowiedzi usłyszałem od właściciela dużej firmy, od wyroków piekarniczych, że jest to nierentowne. Zapytałem dlaczego.
Powód banalnie prosty. Jod wprowadzony do mąki i służący potem ta mąka do wypieków, nie mówię o mące do załóżmy makaronów, tylko mówię do wypieków, spowalnia rozrost drożdży, mówię przy normalnych dawkach, o 30%. Biznes jest nierentowny. Więc reasumując, jeżeli przy normalnych dawkach zasilającą mąkę jest 30% spowolniony rozrost drożdży, to przy przekroczeniu dalszych następnych dawek powoduje eliminację i cofanie się całego mikrobiomu. I niezależnie od jednostki, dotyczy to samo, ale tempo i dawki są uzależnione u każdego człowieka indywidualnie. To wszystko. Mm-hmm. Pytanie numer 3. Mam wyciętą tarczycę. Zostały tylko kikuty. Biorę Eurytrox. Eutyrox. Dobrze mówię? Eutyrox. Eutyrox. 100. Przymierzam się do zażywania jodu. Na razie douczam się. Muszę chyba zostać przy tym sztucznym hormonie. Co ty na to? Bardzo dobre tutaj pytanie, tak? Zwłaszcza do pani, że to nie tylko wiele pytań takich pada u nas. Ludzie, którzy chcą odstawić hormon i włączyć jod do diety. Stosując hormon, zwłaszcza syntetyczny, znaczy następuje, obecnie są takie czasy, że lekarze podają w tej chwili hormon praktycznie każdemu, nawet kobietom w ciąży, co oczywiście powoduje wprowadzenie w stan uśpienia tarczycy. Przy wyciętej tarczycy, przy tak jak u pani, przy kikutach, tak samo no, jest hormon, bo tarczyca nie pracuje. Ale tak jak wspomniałem chyba w poprzednim odcinku, że tarczyca potrafi odrosnąć. Żeby tarczyca, płaty tarczycowe odrosły, musi być dostarczony jod. Ciężko jest hormonem syntetycznym w ogóle wyregulować całą gospodarkę hormonalną u człowieka. Zależy, że tempo życia, w jaki sposób każdy człowiek żyje, jest uzależniony od doboru właśnie, ile organizm potrzebuje, ma zapotrzebowanie na hormony codziennie. Każdego dnia jest inne. Jeżeli chorujemy i leżymy cały dzień w łóżku, czy w ogóle nie wychodzimy na dwór, zapotrzebowanie hormonalne jest mniejsze organizmu. Jeżeli włączamy myślenie bądź aktywność fizyczną, automatycznie zapotrzebowanie na hormony w komórkach się zwiększa. Żaden lekarz, nie słyszałem, żeby jakiemukolwiek lekarzowi w Polsce udało się trafić dla pacjenta, żeby tak ustalił dawkę hormonalną, żeby pacjent się dobrze czuł. Jest to po prostu niemożliwe. I nie spotkałem i nie słyszałem o pacjencie, który po braniu hormonów byłby szczęśliwy i zadowolony. Ludzie, którzy włączyli jod do diety, stosując hormony, nawet syntetyczne, bo coś trzeba brać, dopóki się nie uaktywni tarczyca, po kilku miesiącach, oczywiście nie za naszą namową, odstawiają hormon. Dlatego, że tarczyca się uaktywnia i zaczyna wytwarzać hormony. Powinno się brać, ale nie w tym samym czasie co hormon, czyli z przesunięciem czasowym, jak najbardziej, proszę pani. Miałabym pytanie do pana o jod, ich produkcji. Jak jod jest naturalnie rozpuszczony w wodzie, skoro jod nie rozpuszcza się w wodzie, a jedynie w jodku potasu, który dlatego też jest składnikiem płynu Lugola. Będę wdzięczna za wyjaśnienie. Służę wyjaśnieniem. Odpowiadając w bardzo prosty sposób, odpowiem tak. Co znajduje się w wodzie morskiej? Jod. I jest rozpuszczony w wodzie. Czyli da się rozpuścić. Natomiast mówimy tu o dwóch odrębnych sprawach. Czyli rozpuszczanie jodu w wodzie,
bo jod się rozpuszcza w wodzie oczywiście, tylko w bardzo długim czasookresie. Mówimy to o długich okresach geologicznych na przestrzeni kilku milionów lat, kilkunastu, kilkudziesięciu. Tak jak chociażby jodika. Nie mówimy tu o komercji, tylko mówimy o tym, co występuje w formach naturalnych. I występują, proszę Państwa, jod rozpuszczony w wodzie. Występuje w wodzie morskiej, we wszystkich oceanach na świecie, w różnych stężeniach. Występują w solankach, występują w wodzie, zwykłej nawet źródlanej, jeżeli gdzieś pod ziemią, przy tym źródle, są pokłady jodu, skał osadowych, gdzie jest jod, gdzie ten jod się rozpuści. Tylko, że to są bardzo śladowe ilości, ponieważ woda podlega cyrkulacji, nie jak zbiorniki zamknięte, czyli ten jod nie jest w stanie się rozpuścić do takiego stężenia, jak na przykład w wodzie morskiej, czy w głębinowych solankach, tak jak jodika. To zajęło 50 milionów lat. A jodek potasu nie rozpuszcza się tylko w jodku potasu. Jod rozpuszcza się w alkoholu, rozpuszcza się w glicerynie. Jodek potasu oczywiście jest katalizatorem z wodą tlenioną, żeby rozpuścić jod. W zależności od stężenia w mniejszym lub większym czasie. Ale to już jest komercja. Nie natura. Jest to możliwe. Jod się rozpuszcza, proszę Państwa, w wodzie. Witam Pana i chcę zapytać, jak postępować przy mojej niedoczynności tarczycy. 2 lata temu stwierdzono niedoczynność i zaaplikowano mi Eutyrox. Zauważyłam, że trzeba powiększać jego dawki. Myślę więc, że powoli ten hormon wyłącza pracę tarczycy. Jestem gotowa odrzucić ten sztuczny hormon, ale nie wiem, czy po 2 latach stosowania moja tarczyca może podjąć samodzielną pracę. Proszę Pani, Szanowni Państwo, chyba w poprzednim pytaniu odpowiedziałem już częściowo właśnie w tej kwestii hormonów, ale powtórzę jeszcze raz. Oczywistą sprawą jest, że hormon wyłącza tarczycę, prowadzi do całkowitego uśpienia tego narządu. Jeżeli nie dawkujemy, nie dostarczamy w jakiejkolwiek formie jodu albo dostarczamy go bardzo mało, oprócz tego jemy warzywa z grupy kapustnych, gdzie są goitrogeny, które spowalniają jeszcze wchłanianie jodu, i ogólne wszędobylskie zanieczyszczenia, to będziemy w tym stanie tkwić. Nie ma czegoś takiego, jeżeli jest, nie jestem lekarzem oczywiście i nie będę tutaj Państwu ani Pani stawiał diagnozy, ale z własnych obserwacji i z informacji od klientów, które uzyskaliśmy na przestrzeni paru lat, od którzy piją, bo piją na różnych etapach schorzeń z niedoborami jodu, wiemy, że tarczyca, czy to był stan zapalny, czy nawet się tarczyca nie wytworzyła, czy to były szczątki tarczycy, zaczynają produkować hormony. Czyli nie ma znaczenia, czy to jest rok, czy 2, czy 5, czy 10 lat. Tarczyca uruchomi się, jeżeli dostarczymy jod do organizmu. To jest bezwzględnie. Oczywiście, to też wspomniałem w poprzednim pytaniu, odpowiedziałem, nie ma możliwości wyregulowania u człowieka hormonów syntetycznych, takiego spasowania, żeby organizm funkcjonował prawidłowo. Należy włączyć jod. Wiecie co, drodzy widzowie? W tej chwili mam bardzo fajny pomysł. Co wy na to? Przed chwilą Mirek powiedział, że nie jest lekarzem. Oczywiście, że nie jest specjalistą od jodu. Pomysł jest taki. Jedziemy w tej chwili do lekarza i zadamy to samo pytanie i wiele innych pytań i jeszcze bardziej rozszerzymy temat jodu. To do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy u lekarza naturopaty, aby poszerzyć informacje na temat jodu. Mamy kilka pytań dla doktora naturopaty, ale wiecie co, tak się zastanawiam. Nie. Mirku, poproszę Cię, żebyś Ty poprowadził i zadał kilka pytań doktorowi.
Witam pana. Dzień dobry. Dotarliśmy. Na początek mam do pana pytanie. Czy mam się do pana zwracać, panie doktorze, czy naturopato? Proponowałbym, proszę pana, naturopato. Jestem lekarzem, ale od kilkunastu lat zajmuję się naturopatią. Mam odpowiednie kursy przeszkolenia w tym zakresie, więc prawidłowo i prawnie będzie naturopata. Dobrze. To pozwoli pan, że będę się do pana zwracał jako pan. Bez naturopaty. Będzie bezstronnie. Proszę pana, chciałem panu zadać pytanie jako osobę zajmującą się naturopatią. Jaki wpływ ma jod na organizm człowieka? Proszę państwa, wpływ jodu na organizm człowieka jest nie do przeszacowania, jest po prostu ogromny. W związku z chemizacją rolnictwa, w związku ze wszystkim, co się dzieje dzisiaj na świecie, większość ludzi ma olbrzymie niedobory jodu, a trzeba pamiętać, że jod posiada zdolności nieprawdopodobne. Receptory dla jodu są na wszystkich komórkach, błonach komórkowych naszego organizmu, więc to nie jest tylko wpływ na tarczycę, ale jakże poważny wpływ na, szczególnie dla kobiet, działanie ochronne przeciwko nowotworom, nie lecznicze, lecz ochronne, bo trzeba pamiętać, że stosowanie suplementów i trzeba podkreślić, że jod, o którym dzisiaj chcę coś powiedzieć, jest dopuszczonym w pełni suplementem diety. To jest bardzo ważne, szczególnie dla działań naturopatycznych, gdzie my nie leczymy, lecz musimy posługiwać, jeżeli chcemy, suplementami to dopuszczonymi, przebadanymi, nieszkodliwymi z najwyższej półki. Jod jest jednym z tych elementów, akurat jodika, która stanęła na mojej drodze w listopadzie tamtego roku w zupełnie przypadkowy sposób. Zainscenizowała mnie moja klientka, pacjentka, klientka z potężnym problemem w piersi. Nie chcę mieć jaki, potężny problem w piersi miała, w lewej. I mówiłem jej o jodzie, a ponieważ nie miałem dostępu wtedy jeszcze do jodu, o którym dzisiaj się mówi, proponowałem, no niestety, płyn Lugola. 5, 6, 8 kropli dziennie. Może to jest wedle tego też bym nie powiedział, 5, 6 kropli, ale ona powiedziała, że ma swój jod, który już stosuje od dłuższego czasu. Wykazałem zainteresowanie i już za dwa dni po tym wydarzeniu po pierwsze zacząłem pić sam. Zacząłem pić sam, bo każdy produkt, który proponuję swoim klientom, pacjentom, oprócz produktów, które są ściśle przeznaczone dla kobiet, testuję, w cudzysłowie testuję na sobie i na swojej najbliższej rodzinie. I efekty są nadzwyczajne. Stosuję suplementację swoich klientów, pacjentów, klientów już od 18 bez mała lat. I zawsze był problem, dosyć duży, potężny problem z ludźmi, u których występuje niedoczynność, nadczynność. Dzisiaj ogólnie przyjęte wole Hashimoto. Nie mówię, że leczę. Absolutnie jestem daleki od leczenia, bo najlepszą formą leczenia jest to, że organizm sam chce się naprawić. Sam. My musimy mu dać tylko to, czego braki, najczęściej braki wywołują stany chorobowe. I nie wnikajmy w tak bardzo szczegółowo. Komórki muszą same się naprawić, ale muszą mieć możliwość do samonaprawy. To nie jest leczenie, to jest samonaprawa komórek. Większość tych spraw chorobowych, o których mówiłem parę chwil temu, o dziwo zaczęła znikać. Czyli nie lecząc klienta, pacjenta, zalecając mu suplement diety jodowy, organizm to kupił, przyswoił i sam się naprawił. Nie dalej jak dzisiaj, parę godzin temu rozmawiałem z panią, która twierdzi, a znam ją, to jest moja klientka już od dłuższego czasu, miała bardzo poważne schorzenia, że zaczęła po zastosowaniu preparatu jodowego
w tydzień, dwa po zastosowaniu i piję go codziennie, zaczęła świetnie sypiać, wyciszyła się. Przeszły jej wszystkie stany chorobowe, wszystkie stany zapalne w organizmie, a borykała się z tym od dłuższego czasu. U ludzi, u których stosuję ten preparat, czy zalecam stosowanie tego preparatu, widzę znakomicie szybszy powrót do zdrowia, w otoczeniu innych suplementów i minerałów, które muszą być stosowane, bo minerały, witaminy, aminokwasy, to jest wszystko to, co jest nam potrzebne na co dzień do życia. Kiedyś, lat temu 20, 30, może jeszcze 15, suplementacja człowiekowi nie była potrzebna. Dzisiaj w dobie wielkiej mechanizacji, specjalnie mechanizacji, ale chemizacji rolnictwa, szczególnie rolnictwa, rośliny, które spożywamy, są pozbawione minerałów. Są takie dane, nawet nie wiem, czy dzisiaj dostępne w internecie, jeszcze kilka lat temu były dane osiągalne na rynku niemieckim, gdzie badano zawartość minerałów i witamin w odstępie 18 lat, 15 lat. Okazało się, że od 1985 roku do 2002, 17 lat, zawartość minerałów i witamin na rynku niemieckim obniżyły się między 60, 70, nawet 80%. Dzisiaj mamy prawie 18 lat po ostatnim opublikowaniu. Proszę Państwa, my dzisiaj jesteśmy skazani na dobrą suplementację. Jeżeli chcemy zabezpieczyć swój organizm przeciwko najróżniejszym historiom chorobowym, elementem jednym z najważniejszych, oprócz wszystkich innych najważniejszych, jest łatwo przyswajalny jod. Ja wiele lat czekałem na taki preparat, nie ukrywam, bo przecież od lat mówi się o tym, i to jest wiedza nie tylko moja, to jest wiedza naukowa całego świata, że piersi kobiety są rezerwuarem jodu. Brak jodu i innych minerałów, ale brak jodu w organizmie kobiety będzie parł organizm, będzie owocował zmianami mastopatycznymi, będzie mógł doprowadzić kobietę nawet do raka piersi, u mężczyzn rak prostaty, rak szyjki macicy. Chciałem panu jeszcze zadać jedno pytanie. Chciałbym zasięgnąć opinii jako naturopaty. Jakie są przeciwwskazania i przedawkowanie jodu? Interesuje mnie pańska opinia na ten temat. Jakie są przeciwwskazania do stosowania jodu? Nie znam. Osobiście nie znam przeciwwskazań. Natomiast wiem, jak wielkie są niedobory jodu w dzisiejszym życiu, w dzisiejszym świecie. Ocenia się, że to oczywiście wszystko szacunek, że może 2-3 miliardy ludzi na świecie ma olbrzymie niedobory jodu. Czy ci ludzie żyją? Żyją. Czy umierają? Być może szybciej. Ale cierpią z powodu niedoboru jodu. I raczej powinniśmy bardziej mówić o niedoborze jodu niż przedawkowaniu. Przedawkować można wszystko, ale czy jest sens? Ja tutaj mam opakowanie jodu, które jest moim, które teraz używam. Mogę teraz wyciągnąć, wziąć i całość butelki wypić. Tylko po co? To jest roztwór wodny. Wszelkich rodzajów przyswajalnych bardzo dla nas jodków. Mam wypić tyle, ile mój organizm jest w stanie przyswoić. Normy dopuszczeniowe mówią o 150 mikrogramach dla kobiet w ciąży, może 200-250 mikrogramów i szczególnie w ciąży. Proszę Państwa, unikalna historia. Ja wiele lat czekałem na coś i to nie jest jakaś żadna reklama. Proszę absolutnie mnie o to nie podejrzewać. Absolutnie, jeżeli mam produkt, który jest dopuszczony, który ma wszystkie certyfikaty, i w zaleconym dawkowaniu jest napisane kobiety w ciąży, kobiety karmiące 250 mikrogram dziennie,
to ja nie znam drugiego takiego. Być może wiele lat na to czekam. Ja dzisiaj z pełną ufnością to stosuję nie tylko ja, moje dzieci, moje wnuki, moi znajomi i szczególnie ja. Czy można przedawkować? Można. Można wypić, mówię, całą butelkę, tylko po co? To nie ma sensu. Można przedawkować każdą witaminę. Tylko czy jest sens? Nie ma sensu. Organizm jest w stanie coś przyjąć i coś zagospodarować. Pytanie, czy mogę zjeść łyżkę sałatki jarzynowej? Mogę. Czy mogę zjeść pół kilograma? Mogę, ale po co zjeść 10 kilogramów? No po co? Nie ma sensu. Przedawkowanie, ja nie bałbym się w tym przypadku mówienia o przedawkowaniu, tylko bo wszyscy cierpimy na niedobór, a przedawkowanie w tym preparacie, z tego co już zdążyłem poznać i wiem, to jest preparat wodny pozyskiwany z unikalnego jeziora ukrytego wśród skał od 50 milionów lat, jest doskonała woda i to jest roztwór wodny. Nadmiar, jakbym wypił wszystko, to nadmiar tego jodu zostanie wydalony przez układ moczowy. Nie można mówić o przedawkowaniu w takim momencie. Raczej trzeba się zajmować problemem olbrzymiego, wszechpotężnego niedoboru. To jest odpowiedź. Dziękuję panu bardzo za poświęcony czas. Państwu również dziękuję. I cóż, wracamy do domu. Właśnie wróciliśmy od lekarza. I jesteśmy. Mirku, powiedz, jak są twoje wrażenia po wizycie u doktora? No, u doktora Dębińskiego bardzo, bardzo ciekawe informacje. Uczę się cały czas, bardzo cennych informacji uzyskałem, uzupełniających. Moja wiedza się pogłębia na temat jodu i uzupełniania w diecie. Także bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie i informacje. Czyli warto było jechać? Jak najbardziej. A jak wy uważacie? Piszcie to w komentarzach. Mirku, pokazywałeś mi coś, jakąś butelkę, coś w szkle, coś takiego. Ty gdzieś to schowałeś? Bo nawet to nie coś wiem. To się nazywa jodika. Nie, ja to butelkę widziałem. A teraz masz w opakowaniu. Tak. Ja widziałem, słuchajcie, bez opakowania, dlatego mówię coś w szkle fioletowym i widzę teraz opakowanie. Tak. Oficjalnie prezentuję to pierwszy raz. Dzisiaj. To pokaż widzom. Proszę bardzo. Po 2 latach prowadzenia. Dwa lata czekałeś na to? Nie, czekałem 2 lata, natomiast zawsze wychodzimy na zapotrzebowanie i klienta, i rynku. Wielu klientów domagało się, żeby jodika była w szkle, konfekcjonowana, aczkolwiek z punktu widzenia oddziaływania jodu czy na PET, czy na szkło nie ma tutaj żadnych różnic. No ale natomiast, są różnice plastikowe. Tak, ale wielu klientów mi zarzuciło, że utylizacja, nie, plastik. Wiemy, że są różne plastiki, prawda? Są akurat różne plastiki. Tam przecież jest przystosowane. W szpitalach przecież też są plastiki, prawda? Zgadza się. Ale są inne plastiki. Zgadza się. A ty i w jodice też jest inny plastik. Natomiast jest szkło, ale nie jako zastępstwo PET-u. PET będzie na rynku tak jak był, ale wprowadzamy szkło. Ze szklanym oczywiście. A tam jest co? Kroplą mierzem. Pipeta? Jest piękna pipeta. Pipeta. O, szklana. I teraz ci, którzy lubią i tylko kupują w szkle, bo mają do tego prawo i są tacy klienci, będą mogli zakupić jodikę w szkle. Dobrze, a czy skład jest dokładnie taki sam w środku, w plastiku i w szkle? Dokładnie taki sam. Niczym się nie różni. Różni się tylko skonfekcjonowaniem tego do szkła. Z racji, że ma to 100 ml, może służyć dla podróżników. Na przykład dużo klientów z Anglii kupuje od nas i na przykład 150 nie włożą w bagaż podręczny. A setkę już tak. Setkę można. Setkę można. Więc a powiedz to już mi, może być powiedz mi alternatywa. I widzom, dlaczego w szkle szkło jest
w kolorze fioletowym, gdzie tam masz plastik biały, a tu jest fioletowy. Czy jest taka jakaś różnica? Żadnej nie ma różnicy. Koncentrat jodu jodika nie wykazuje żadnych działań czy tam interakcji ze światłem. Miałem do wyboru trzy kolory. Biały, zielony, znaczy było więcej. Biały, zielony i wchodził ten. Biały niezbyt ładnie wyglądał. To już chodzi o kwestię estetyki. Dwa, fiolet przeważył, bo fiolet to kolor jodu. Mhm. Kojarzy się z jodem. To jest również kolor zdrowia, proszę Państwa. Taki jest przekaz. Każdy kolor ma oczywiście swój przekaz w przyrodzie i to jest kolor zdrowia. I zostało szkło. Natomiast oddziaływania, jeżeli chodzi o kolorystykę na koncentrat, nie ma żadnego, proszę Państwa. Proszę się tym nie sugerować. Powiem Wam, że z bliska wygląda to zacnie, ładnie. Podoba mi się. Drodzy widzowie, nic nie narzucając, jeżeli ktoś ma ochotę nabyć dla siebie czy dla swojej rodziny, możecie to zrobić w cenie normalnej albo specjalnie dla widzów ATVB. Mirek powiedział, że dla widzów ATVB jest rabat. Powiedz Mirku, jaki rabat i jak to nabyć z kodem rabatowym? Oczywiście. Widzowie już, którzy oglądają nas od niedługiego czasu, wiedzą już, jakie są procedury. Natomiast dla nowych widzów jest informacja. Na końcu filmu będzie wyświetlony kod rabatowy do naszej strony o nazwie www.jodika.pl i tam po wpisaniu tego kodu w odpowiednie pole będzie można nabyć dowolną jodikę, mówimy i o 300 ml 150 plus tą 100 ml z rabatem 10%. Ukłon w stosunku zdrowia Państwa i ponieważ bardzo mi się dobrze nam jako w ogóle firmie współpracuje z ATVB, szerzymy wiedzę o zdrowiu. Miło będzie. Przede wszystkim najważniejsza jest wiedza, a zakup może ktoś zarzuci mi, Mirkowi, nam to, że to jest reklama. Nie, uważajcie, słuchajcie, że to jest wartość dodana. Najważniejsza jest wiedza, a jeżeli ktoś ma ochotę zakupić, kupuje to dla siebie. My dajemy tylko możliwość, Mirek daje możliwość zakupu z rabatem. Muszę powiedzieć, że wtrącę, że mamy bardzo duży oddźwięk od klientów, ponieważ mimo, że istniejemy już na rynku 2 lata, jest jeszcze duży obszar rynku do zdobycia, jeżeli chodzi o w ogóle informacje. Dopiero ludzie się dowiadują właśnie przez Twój kanał, Twoją stację o jodice, tak? I tu też jestem bardzo wdzięczny i zadowolony, bo dzięki. Nie jest to, moja firma nie jest instytucją non-profit, musi się utrzymywać, musi pokrywać koszty tak samo eksploatacji źródła. Stąd no, musimy czerpać zyski, tak jak każdy. Dlatego, tak jak powiedziałeś, nie ukrywamy tutaj żadnej kryptoreklamy. No, działamy wspólnie w jakimś szczytnym celu, a szczytny cel to i tak jest zdrowie. Bo to się, picie jodu to się przekłada na zdrowie całego społeczeństwa. Działamy razem. Działamy razem. Dzięki bardzo za ten odcinek, dzięki za uwagę, dzięki Mirku za dzisiaj. Dziękuję Państwu. I do zobaczenia wkrótce w następnych, kolejnych odcinkach. Pięknie pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego.